Witam wszystkich, siemaneczko, z tej strony Ksoksa, przed wami kolejny odcinek ze Star Stable. Wczoraj była dla nas całkiem interesująca aktualizacja 23 marca i zaraz sobie ją obczajmy. Ogólnie strona SSR już działa, także mogę wam fajnie pokazać tutaj wszystko. Jest git, nie nagrywałam dwóch aktualizacji, tam był chyba wyścig za 500 PD i te konie. No, tak szczerze, no mi się nie podobają za bardzo. Ale na razie pominijmy to i idźmy tutaj do tej personalizacji. Witaj, wybierz dla swojego konia płeć i wiek, by miał on własną historię. Tutaj jest zmiana imienia konia, jest opuszczona cena i tak to wygląda. Ogólnie właśnie dodali zmianę wieku i płci u konia, u każdego konia za darmo, w każdej stajni. Wow, tutaj ten, a co to tutaj w ogóle, a no tak, tutaj się pewnie, nie wiem, save, no to zapisz, ale zmień. Aha, no dobra, czyli będziemy pewnie mogli zmieniać ile razy się chce. Jakiś zestaw. O, ładny czaprak. Podobają mi się te czapraki. No ogólnie one są mega ładne z tymi podkładkami. I no i wiadomo, te konie z targu będą usuwane. No i w sumie jeśli chodzi o tą stronę tyle i widzimy się w grze. Okej, jesteśmy już w grze i to się chyba jakoś tutaj zmienia. Czekajcie, wejdę sobie do stajni, będzie lepiej działało i z tego, co już zdążyłam się dowiedzieć, to można to zmienić u wszystkich koni i... A co tu robisz? U wszystkich koni i właśnie ile razy się chce. Czekajcie. Czy tak klikam to i teraz co? Kucweliński typ B. No i teraz nie wiem, co mam zrobić. A może tutaj po prostu u na przykład u tego konia. A nie, myślałam już, że to. Ej, kurczę, może ja to... Nie wiem. Czekajcie chwilę. Dobra, już wiem. Już ogarnęłam, patrzcie. Więc klikam to. W ogóle tutaj teraz jest taki tryk myk, że klikniecie sobie nazwę, to możecie, nie musicie jechać do tego gościa z FP, tylko możecie sobie po prostu kliknąć, a tutaj się zmienia. Więc to, no wiadomo, płeć, klacz o gerbałach. To jest, czekajcie, Livestone. No to chyba jest klacz. Tak, zapiszmy to. I tutaj jest wiek. Młody, nieśmiertelny. Ej, ale to bez sensu, że jest taka opcja nieśmiertelny. Bo ja już w sumie to właśnie analizowałam przed nagraniem. No i jest młody, dorosły senior, no to... to po prostu jak nie chcemy mieć wieku, to nie ustawiamy, nie? No, jesteśmy młody. Chociaż nie, czekajcie, dorosły, żeby nie było, że tam taki młody, że wiecie, że się na nim nie da jeździć. No i... Kurczę, no i to chyba tyle z tej aktualizacji. Chcemy sobie zmienić tego konia, to sobie bierzemy na wałaszka, co nie? I tutaj, nie wiem, senior dorosły, no senior na przykład. I to totalnie nie ma wpływu na rozgrywkę, ale z tego co wiem, to jak po prostu klikniemy w kogoś, to się to wyświetli. W sensie, jak klikniemy w kogoś, jak wejdziemy do czyjejś stajni. No i patrzcie, tutaj na przykład taki przykład, tutaj ktoś aktualnie spami, no i właśnie wchodzicie sobie w tą waszą w Joanna Armhof i bierzecie koń i to jest Cherry, koń, quarter horse, poziom 5, klacz, dorosły, tak to widać. No i z tej aktualizacji to w sumie tyle, ale żeby nie było tak krótko, to sobie przejdę to, bo jestem ciekawa, czy ta seria 500 PD, no daje pewnie, ale no sprawdzimy sobie po prostu ten wyścig. I generalnie właśnie chciałam wam powiedzieć, że aktualizacja fajna, czekajcie, bo nie wiem, gdzie to jest. PPK, dobra. Ale jednak jest trochę dla mnie za mało. W sensie, no ustawiamy sobie i teraz już to jest tyle. Jedne co, po prostu to jest, nie? Ustawiacie sobie to wszystkim koniem w stajni, potem to już jest, no po prostu nie wiem, po prostu to już, no nie ma wpływu na nic. I w ogóle też szkoda, że nie da się ustawić sobie wieku, że chociażby, nie wiem, 1, 3, wiecie, 4, no nie wiem, tam 8 i tak dalej, tylko tak młody, dorosły. Czekajcie, to nie to. No ogólnie jakoś tak, to w ogóle nie ma wpływu na rozgrywkę. No uprzedzali, wiadomo, i wiadomo, że tak, wiadomo było raczej, że tak będzie. Ale jednak szkoda, bo no
No kurde, jakieś tam urozmaicenie niby jest, ale no po co nam to, skoro to nic nie daje, chyba że do jakichś realistycznych tych, ale w sumie to przecież i tak jakby, no nie wiem. Pita, jestem globalna, to jest to zawsze to samo. Ja jestem na kucyku akurat, chyba, więc idealnie. O, 500 PD, nieźle. No i właśnie, ja bym, nie wiem, no, coś, żeby była taka głębia, że na przykład, no wiecie, na przykład takie z seniorem, kurczę, ciężko to wymyślić, no ale że na przykład takie z seniorem, to już, kurczę, też w sumie zależy jaki wiek. Fajnie, gdyby na sam start dodali po prostu tę możliwość ustawienia wieku, a nie młody, senior i dorosły, co nie? No bo jednak młody, senior i dorosły to są takie pojęcia, które każdy rozumie inaczej, bo dla jednego senior to będzie, nie wiem, 12 lat, dla innego 15, co nie? No, rozumiecie, o co mi chodzi. Po prostu, kurczę, no. I no nie wiem, no na przykład tak jest... Albo na przykład coś takiego, jak chcemy sobie tak urozmaicić, że ustawiamy sobie młodego i nie możemy na niego wsiadać, czy coś takiego, no jak chcemy wsiąść, to sobie zmieniamy na dorosłego. No nie wiem, no nie wiem, tak szczerze to mogli po prostu coś wymyślić fajnego, co by miało wpływ, a nie po prostu ustawiasz i w sumie tak już masz to gdzieś, bo to po prostu jest na tej karcie, co nie, że to jest klasz i jest dorosła i tyle. No więc... Aktualizacja ogólnie fajny pomysł, ale dodałabym coś jeszcze do niej. No wiecie, w sumie też łatwo tak mówić sobie, jak to się po prostu używa i krytykować, ale jednak, no nie wiem, to jest takie trochę dziwne. Kurde, muszę sobie odkaszlnąć, bo coś mnie trapi, ale teraz nie mogę, bo jadę ten wyścig. Ale zdradzę wam tipa, że jak klikniecie o to, macie taką spację jakby, więc idę odkaszlnąć. No i okej, jestem już, także no, o widzicie, 2 minuty mam, no więc jakoś długo mnie nie było, mnie nie było, no i w sumie tyle mam do powiedzenia o tej całej aktualizacji, no ogólnie, no może być, no nie, fajnie, że jest jakaś przynajmniej taka opcja, że coś robię. No i tyle, więcej nic nie mam do powiedzenia, za chwilę zresztą i tak będziemy kończyć ten film. Jeszcze tylko zobaczyłabym sobie te nowe ogłowia, bo jakieś tam zostały dodane. Tych koni to ja nawet nie patrzę, bo tak szczerze to one mi się średnio podobają i nie mam na przykład Percherona żadnego, no to bym wolała sobie kupić zwykłego Percherona, no ale i tak na razie nie kupuję. Czekajcie, ile mam w ogóle Star Coinsów? Nieźle. To mamy tutaj w tym, o wow, ale śliczny jest ten czaprak, ale w ogóle one są teraz wszystkie w takich, nie wiem, takiego szarego jeszcze nie było, no nie? No ładne, i ten bym kupiła, ale nie. Tu jest, co to jest? Fachowa nazwa? Złoto, aha, po prostu o głowie, dobra, myślałam, że to się jakoś nazywa. Nie, no to ja tu w sumie nie widzę nic nowego, szkoda, chociaż po prostu się pewnie nie wyświetla, że nowe, bo... Nie w tym tygodniu dodane, no ale trudno, znaczy no nie trudno, te są bardzo ładne, a ogólnie na głowie mi trochę szkoda Star Coinsów wydawać, a nigdy nie mam tych shillingów. Nie wiem, ja nic za nie kupuję, a nigdy ich nie mam. No w sensie w sumie podwózki dużo zużywają, ale no wiecie. Dobra, no i cóż, na dzisiaj to będzie raczej tyle, bo to tyle z tej aktualizacji. No ustawiliśmy sobie jednego konia, no i wszystko, co już tam miałam powiedzieć, to już powiedziałam, także ja wam bardzo, 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 bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobał odcineczek. No i do następnego!